Dzień dobry, witam Was we Vlogmasie numer 17. Kurczę, zaraz mamy święta. Właśnie 17? Jesteśmy. Takie duże? No. Boże. Właśnie jesteśmy w drodze. Jedziemy do tej kawiarni, o której Wam mówiłam. No nie udało się zaliw, ale jedziemy całą naszą rodziną, jedziemy z Serhatem, z Aleksem do tej świątecznej kawiarni. Ta kawiarnia ogólnie jest znana z tego, że cała ściana jest w misiach, w sensie takie ozdoby, pluszaki, a na święta przygotowali naprawdę wyjątkowe dekoracje i ta kawiarnia robi furorę, także mam nadzieję, że w ogóle będzie gdzie usiąść, że będzie miejsce. Potem jedziemy, tak jak mówiłam Wam, zobaczyć to pianinko dla Aleksa, tą matę. I ja wiem, że ona będzie głośna, aczkolwiek on będzie miał swoje święta jako roczniak tylko raz i nas może poboleć głowa, a on się będzie cieszył, więc będziemy jechali zobaczyć to pianinko, albo jeżeli wpadnie nam coś innego do głowy, to będzie to inny prezent. Chcę jeszcze wpaść do jednej sieciówki za swetrami świątecznymi, ale to zobaczymy, czy nam się uda. No i zobaczymy, jak pozwoli Alex, bo bardzo fajnie spał na drzemce, natomiast jak się obudził, to 20 minut płakał, nie wiemy nawet czemu. Także jedziemy, zobaczymy, jak to będzie. I bardzo, bardzo chcę Wam zrobić przebitki z tej kawiarni, więc postaram się cokolwiek tam nagrać. Ja też do tej kawiarni bardzo chciałam jechać już od dłuższego czasu, no ale nigdy mi tam nie było po drodze. Natomiast teraz udało się i wiecie, będę miała dwa w jednym, bo nie dość, że ta sama kawiarnia jest sama w sobie ładna, to jeszcze teraz jest ten świąteczny wystrój, także my jedziemy, strasznie pada, więc jedziemy powoli i ostrożnie. No i zobaczymy, jak to ten nasz dzień będzie. Także zaczynamy dzień 17 Vlogmasu. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year, my jesteśmy w domu. Powiem Wam, że praktycznie nic dzisiaj nie nagrałam, bo było strasznie dużo do roboty. Z rana jak wstaliśmy, to w ogóle pierwszy raz od bardzo, bardzo długiego czasu zdarzyło się tak, że obydwoje wstaliśmy, ja i Serhat, bo zazwyczaj było tak, że albo ja spałam i Serhat siedział z małym, albo Serhat spał, a ja siedziałam z małym. Natomiast dzisiaj widzieliśmy, że jest dosyć sporo do zrobienia, więc wstaliśmy oboje. Zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy na bazar, żeby mogła już sobie kupić buraki, pieczarki i tak dalej, różne rzeczy, które potrzebne będą mi na kolację wigilijną. Później wysłaliśmy prezenty świąteczne do dziewczyn moich z Turcji, także jeżeli mnie oglądacie, to bardzo Was przepraszam, że to tak późno wszystko było. Mam nadzieję, że to do świąt Wam dojdzie, bo jeszcze został troszkę ponad tydzień, znaczy tydzień, jeden dzień, więc mam nadzieję, że przed świętami to dojdzie. Jeżeli nie, no to bardzo przepraszam. Ale wychodzenie na pocztę to jest coś, czego ja sama po prostu nie umiem zrobić. Nie jestem w stanie tego ogarnąć z moim poziomem tureckiego. No i jak przyjechaliśmy do domu po bazarze i po wysłaniu dziewczynom paczek, no to Aleks poszedł spać.
Za ten czas Serhat sobie złożył szafkę nocną, bo sobie kupił jakąś tam nową. No i Aleks tak długo spał, powiem wam, że w końcu musieliśmy go obudzić, bo on by poszedł, nie wiem, chyba o 10 wieczorem spać. No więc myśmy go obudzili właśnie z zamiarem pojechania do tej świątecznej kawiarni. Natomiast on tak w takim złym humorze, jakby, wiecie, obudziliśmy go raz, że nie był zadowolony, a dwa, że po prostu po tej drzemce wstał w jakimś słabym humorze. No więc trochę czasu potrzebował, żeby dojść do siebie. Pojechaliśmy do tej kawiarni. Tak jak myśleliśmy, ona była strasznie tak oblegana, nie było praktycznie gdzie siąść, ale na nasze szczęście, jak wyszliśmy, to kilka osób wyszło, więc stolik dosyć szybko się zwolnił. Ale powiem wam, że jak miejsce jest bardzo popularne i na Instagramie bardzo dużo osób je udostępnia i widać, że ludzie tam chodzą, no to dla mnie jest to miejsce bardzo, bardzo, bardzo przereklamowane, bo ceny są strasznie wysokie, bo za jedną kawę zapłaciliśmy 150 lir i była naprawdę tak słodka, że tej kawy nie było w ogóle czuć, no a chyba ta cena jest, była spowodowana tym, że podana kawa została w świątecznym kubku. No ale ja taką kawę nawet lepszą mogę sobie zrobić w domu, więc no nie. Kupiliśmy też tiramisu, które jak tiramisu w ogóle nie smakowało. Natomiast sam klimat miejsca bardzo fajny, bo tak jak mogliście zobaczyć właśnie różne świąteczne dekoracje, misie na ścianie, misie na krzesłach, ludzie mogli sobie z nimi robić zdjęcia. Przed wejściem również pięknie, dziadki do orzechów, czyli wszystko, co się z świątami wiąże. Natomiast ceny nieadekwatne do jakości, ani trochę, więc dosyć szybko jak wymęczyliśmy tą kawę, to pojechaliśmy do galerii i powiem wam, że tam było jeszcze gorzej. My zazwyczaj nie jeździmy w niedzielę, a jeździmy w sobotę, tak jak dzisiaj jest sobota, pojechaliśmy do tej galerii. I to, co się też w galerii działo, to była jakaś totalna pomyłka. Jak myślicie, że w Polsce przez święta, czyli od połowy listopada do końca grudnia jest w galerii jakaś tragedia, no to w Turcji, w której świąt Bożego Narodzenia nie ma, również teraz się dzieją jakieś dantejskie sceny. Ludzie chodzą, tacy, wiecie, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Kolejki, przypychania, karmider, dzieci. No strasznie, więc my jak tylko załatwiliśmy swoją sprawę, czyli kupiliśmy Aleksowi to pianinko, to matę pianinko i powiem wam, że co najśmieszniejsze, na tym pianinku pisze po polsku. Pisze najpierw po hiszpańsku, po polsku i po turecku. Mata, pianino, skacz i graj. Więc nawet nie myśleliśmy, bo uważam, że jak gdzieś coś jest polskiego w Turcji, jakiś nawet, nie wiem, napis, to jest to jakiś znak, więc kupiliśmy mu takie oto pianinko i ono kosztowało oryginalnie 750 lir, natomiast była jakaś tam zniżka i ono wyszło taniej, ale ile do końca nie wiem, bo jeszcze kilka rzeczy tam Aleksowi wzięliśmy, jakieś tam czyściki do butelek i tak dalej, więc pianinko mamy. I od razu, jak to panienko kupiliśmy, to się z tej galerii zmyliśmy. Ja popatrzyłam sobie na komputery, ale ceny mnie przeraziły, więc no niestety. To jest jakieś tam odległe marzenie, mieć swój własny komputer. No i chcieliśmy się rozglądać za drobnymi prezentami dla siebie nawzajem, czyli ja dla Serhata, Serhat dla mnie, ale po tym, co się w tej galerii działo, to zrezygnowaliśmy i do wyjścia, do wyjazdu z parkingu staliśmy też dobre pół godziny. No coś strasznego, nie wiem, czym to było w ogóle spowodowane. Przyjechaliśmy do domu. Jeszcze po drodze do domu musieliśmy pojechać do marketu na zakupy, żeby kupić, ale sobie tam, wiecie, pieluchę, mleko, chleb i tak dalej, i tak dalej. Później przyjechaliśmy, tak jak mówię, do domu. Zrobiłam na szybko obiad, o kolację. Chłopaki się poszli wykąpać. Ja jak zwykle będę ostatnia. Więc tego vloga jakoś strasznie dużo nie będzie, za co was bardzo przepraszam. Natomiast ja się sama nie spodziewałam, że dzisiaj się będzie aż tyle działo. Wiecie, znaczy nie działo, że będzie tyle do ogarnięcia. No ale tak to jest, jak się zostawia wszystko na sam koniec. Ale żeby jakoś ten vlogmas trochę ubarwić, to spróbuję Serhata namówić na tą maseczkę, którą ja sobie ostatnio nakładałam. Także będę musiała najpierw położyć Aleksa spać i później, jeżeli się uda, to nałożymy tą maseczkę dla Serhata. I dzisiaj Aleks w ogóle będzie szedł bardzo późno spać, więc mam nadzieję, że my wszyscy to przeżyjemy. Tymczasem schowam ten prezent pod jego fotel. I
idę do chłopaków, albo też się może wykąpię, zanim Aleks pójdzie spać, ale to zobaczymy, jak to zaraz wyjdzie. No i później zobaczymy, czy uda się tą maseczkę nałożyć. Także do usłyszenia troszkę później. Dajcie mi się też trochę ogarnąć, bo ja od ostatnich kilku dni chodzę do tyłu. Także postaram się teraz chodzić do przodu, żeby tego vlogmasa dalej Wam tutaj nagrać i pociągnąć, bo mimo, że naprawdę no dzisiaj totalna klapa, nuda i flaki z olejem. Dzieci, dzieci, Boże, dzieci, dziecko śpi, a rodzice mają czas dla siebie. Zrobiliśmy sobie z Serhatem takie kubki. Oglądaliśmy Ice Age. Oglądamy tak, oglądamy epokę lodowcową, jak na dorosłych ludzi przystało. Jemy bardzo zdrowe jedzenie, czyli chińszczyznę gotową ze sklepu i pijemy, no nie alkohol, niestety, ale takie są w Turcji fajne, smakowe napoje. Maltana się nazywają i mają różne smaki. Mamy ananas, ale na pewno jest jeszcze gruszka, brzoskwinia jest jeszcze bezsmakowe i bardzo lubimy to, więc jak ktoś nie pije alkoholu, to to jest dosyć, dosyć smaczne, także spędzamy czas. Spędzamy sobie czas we dwoje, bo dzisiaj to był Aleks, to naprawdę. Aleks dzisiaj miał bardzo, bardzo dużo energii, ale dosyć szybko zasnął, także nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Mężu. Mąż. Co? Chcesz maseczkę? Nie wiem. Patrzcie, jaka ładna, mówię Serhatowi, chodź zrobić tak ładną maseczkę. Nie wiem. Nie, they short like that. It should be soup, not only macaron. Uważaj, no. Tu masz ten. Chili Aji Biber Cieśnisi. Tak. Tak, dobrze powiedziałam? Cieśnisi. Cieśnisi. Tak. To masz. Chili. Po angielsku chili, po turecku Acı Biber Çeşnisi. Polecam się na korepetycji z tureckiego. Nie ma za co. Co? What did you say? That I am recommending myself as a Turkish language tutor. Like I can teach. Good. Good to know this. Także zrobimy zaraz maseczkę. Ta jest w ogóle z Mikołajem, a ktoś myślał, że jest z jakimiś ciastkami. Nie, ja miałam z ciastkami, a tutaj jest ze świętym Mikołajem, patrzcie. Ale nie, ja nie jestem głodny. Co zrobiłaś? Nie jest głodny, ale będzie jadł. Oh, it's really spicy. Tak? Jak? Bardzo. Patrz, it's not looking like that. Yes. My nose doesn't have vegetables. It's only macaron. No. Tylko makaron. No, a na zdjęciu jest oczywiście, wiecie, jakieś warzywka, dodatki, ale to w ogóle tak nie wygląda. Także pozwólcie, my sobie zjemy i zaraz Serhat będzie miał tutaj salon piękności. Co? Then you know it's Christmas. Snow starts to fall, then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas Day. Serhat zgodził się zrobić maseczkę, ale nie do kamery, także... ale ta pięknie pachnie. Ha! Marshmallow jest tam. Jak... Marshmallow? Mhm. Teraz tylko ją odpakuję. Moja, tak jak mówię, była w ciasteczka, a ta, którą będzie miał teraz Serhat, jest w Mikołaje. Także muszę najpierw dobrze. I'm not show anyone my face. That you are seeing. You are just doing on me, okay? Powiedziałam.
Zerhat przypomniał mi, że on nie będzie się pokazywał ludziom w tej maseczce. Także, która to strona widzicie? Ja sobie ją koment. Zerhat mówi, widziałem komentarze, w których pisaliście, że chcecie mnie zobaczyć w maseczce, nie pokażę wam się. Powoli, czekaj, ja wszystko, powolutku. Zimno. No zimno, tak. Może tak być? Nie. Byli czas. Tutaj? Mm. Okej. Okay. Oj, przepraszam. So how it will work now? It will? For what it will work? Don't talk. Nie mów nic. For puśka. Dobra, jak Serhat ma maseczkę i odpoczywa, to wam jeszcze... No wam jeszcze na szybko po trochę opowiem, zanim się pożegnamy. Nie idę spać. Ja też zaraz idę. Że... wiecie, że będzie... How long tutaj? 10 minut. Ja się tu 80, ok. Że mamy tą Wigilię u nas. I mam w planie zrobić sernik. Nawet przywiozłam sobie twaróg, który jest zamrożony. Natomiast zepsuł nam się mikser i mieliśmy dzisiaj kupić część do tego miksera, ale nie kupiliśmy, więc najpewniej napiszę właśnie do koleżanki, która będzie tutaj z nami, czy nie podrzuci mi w sobotę miksera, żebym mogła ten sernik zrobić, bo nie wyobrażam sobie tego sernika nie zrobić. Specjalnie przywiozłam kilo twarogu, a wiecie, kilo w walizce to naprawdę jest dużo, żeby teraz tego sernika nie zrobić, bo się głupi mikser zepsuł. Także na tą chwilę dalej nasza Wigilia jest aktualna i będzie nas cztery osoby dorosłe i czwórka dzieci. Chyba dwie pięciolatki właśnie, bliźniaczki, trzylatek i trochę ponadroczny Aleks, także będzie... Będzie bardzo ciekawie i bardzo radośnie. Prezent dla nas, dla naszego Aleksa mamy. Natomiast muszę z koleżanką jeszcze to ugadać, czy oni też chcą swoje prezenty tutaj przywieźć, czy raczej prezenty sobie po prostu wręczymy na osobności, nie przy gościach, czyli przy sobie nawzajem. Co tutaj by jeszcze wam powiedzieć, to, że... To, że dzisiaj do tej pory jeszcze się Aleks nie obudził odpukać, ale zazwyczaj tak było, że po 20-30 minutach się budził, natomiast dzisiaj się to nie wydarzyło i żeby wam tutaj już dłużej nie gadać, to bardzo wam dziękujemy za dzisiejszego takiego flaki z olejem vlogmasa, takiego, w którym nic praktycznie się nie działo, natomiast sama jestem w szoku, jakiego dnia, jaki dzień dzisiaj mieliśmy. Także jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to w komentarzu zostawcie. Boże, is that special to English that you cannot talk? Also in Polish you cannot. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu we vlogmasie, to bardzo bym prosiła, żebyście w komentarzach zostawili gwiazdor. Bo gwiazdor przynosi prezenty w święta, a Mikołaj w Mikołajki. Więc w komentarzach, jeżeli dalej nas tutaj oglądacie i widzieliście nagładanie maseczki Serhatowi, to zostawiacie w komentarzu gwiazdor. Tymczasem my się z wami żegnamy, ja i... Co? Ten pan. Pa, 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 pa. Pa. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie już jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia i dobranoc. Śpij spokojnie. La da 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 oh oh oh, la da 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 oh oh oh, la da da da, making our Christmas memories.